Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Jezus to Bóg, on przyszedł tutaj. Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Przyszedł tu na ziemię. Twoje życie złożył, abyś życie wieczne miał. Jeśli to przyjmiesz, że Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Jezus to Bóg, on przyszedł tutaj. Jezus to Bóg, możesz go dziś poznać. Możesz go poznać, jeżeli uznasz, że to jest Bóg. 22 lata temu poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. Wcześniej nie byłam religijną osobą. Przez 30 lat byłam wychowywana na ateistkę. Moja babcia jedynie mówiła mi jakiś pacierz. Nauczyła mnie jakiegoś pacierza. Ale to był religijny gest, to był wierszyk, który powtarzało niczego nieświadome dziecko. Kiedy kilka razy byłam w kościele, widziałam niemoc tego Boga, który tam jest prezentowany. Widziałam, że obrazy nie mają żadnej mocy. Że ten opłatek, o którym mi babcia mówiła, żeby ci się tylko nie przykleił do zębów, bo to Jezus. Nie ma żadnej mocy. To jest farsa. Rozpoznałam to. Każde dziecko, które jest wyczulone na hipokryzję, rozpozna, że religia jest farsą. Że religia jest tylko systemem. I przez 30 lat budowałam swoje życie o własnych siłach. Ale w pewnym momencie skończyłam się. Mimo tego, że na zewnątrz zachowywałam pozory sukcesu. Na zewnątrz robiłam karierę. Świetnie się bawiłam na imprezach. Byłam żoną. Nie chciałam być za to matką. Nie chciałam sprowadzać dziecka na taki świat, jaki widziałam i obserwowałam. Co jakiś czas, kiedy bywałam sama w domu, sama ze sobą i nie było muzyki, nie było włączonych telewizorów, nie było tych wszystkich zakłócaczy, co jakiś czas zastanawiałam się, czy tak naprawdę chciałam żyć, czy tak miało wyglądać moje życie. I dochodziłam do wniosku, że na trzeźwo się nie da tego wytrzymać. A więc znowu wpadałam w wir. Imprez, robienia kariery. Wszystko było dobre, żeby tylko zagłuszyć pustkę w sercu. I w pewnym momencie, mając 30 lat, zawołałam do tego Boga, bo przypomniałam sobie, że ktoś kiedyś, moja koleżanka w liceum, powiedziała mi, że On jest realny, że ona poznała Jezusa i On zmienił jej życie. I ta osoba była niezwykłą osobą. Ona nie zabiegała o uznanie innych. Ona naprawdę żyła pełnią, ale wtedy nie byłam otwarta na to, żeby przyjąć od niej Ewangelię, czyli dobrą wiadomość o tym, że człowiek, każdy człowiek na tej ziemi może poznać realnie Boga, narodzić się z Jego ducha i przestać żyć o własnej mocy, a zacząć żyć w mocy Ducha Świętego. Kiedy przypomniały mi się jej słowa, że Jezus jest realny, zawołałam do tego Boga, w którego przez całe swoje życie nie wierzyłam, który był mi w ogóle do niczego niepotrzebny. Zawołałam do Jezusa, będąc już osobą, która narobiła w swoim życiu dużo błędów. Zapędziłam się w kozi róg. Nie chciałam mieć dziecka ze swoim mężem. Zabiłam swoje dziecko dla kariery, po to, żeby robić karierę, żeby mnie nie zdegradowano. Taki szajs miałam w głowie. Zdradzałam swojego męża na imprezach, żeby tylko poczuć, że on jest zazdrosny, bo to było dla mnie dowodem tego, że on mnie kocha.
Taki głód miłości miałam w sobie. I każdy człowiek oddzielony od Boga tak ma. W jeden czy inny sposób zapełniasz swoje dziury, ale nie jesteś w stanie niczym ich zapełnić. Ani zakupy, ani poczucie wagi, ani poczucie tego, że jesteś kimś naprawdę ważnym. Zdobyłeś jakieś wykształcenie, zdobyłeś jakieś tytuły przed nazwiskiem, a może jeździsz fajną furą. Nic nie zaspokoi pustki w człowieku, którą tylko i wyłącznie może wypełnić duch Boga żywego. 22 lata temu zawołałam do tego Boga. Uwierzyłam, że Jezus to Bóg. Uwierzyłam, że przyszedł tutaj w ciele, żeby wziąć na siebie każdy mój grzech, każdą moją winę. Uwierzyłam, że poniósł karę, która należała się mi, karę śmierci, która do tamtej pory ciążyła na mnie. I zawołałam do Niego, bo w jednej chwili zostałam przekonana w moim sercu, w mojej głębi, że to jest prawdziwa osoba, że to jest prawdziwy Bóg, że On naprawdę umarł dla mnie, że nikt inny czegoś takiego nie zrobił, że to była prawdziwa miłość, którą okazał mi tam na krzyżu i że to może mieć realny skutek w moim życiu, że ja mogę rzeczywiście dosięgnąć do tego Boga. I w momencie, kiedy zawołałam prosto z serca do Jezusa, wypełniła mnie Jego obecność, wypełniła mnie Jego miłość, wypełnił mnie Duch Święty. Mój egoistyczny duch, moje egoistyczne, egocentryczne wnętrze, które wcześniej trzęsło się o własną skórę, zostało w ogóle pokonane. W moim wnętrzu pojawiła się pełnia, pełnia zaspokojenia, pełnia miłości. Moje wnętrze narodziło się na nowo. Ja dostałam nowe życie od Boga. Dostałam nowe życie od Jezusa, bo On jest realną osobą. I dzisiaj mówię Ci to, w ten piątkowy wieczór, dlatego, że właśnie w ten sposób upodobało się Bogu, żeby rozszerzała się Jego wiadomość o tym, że każdy człowiek może być jedno z Nim. Możesz dzisiaj być uratowany z tego bezsensu życia tutaj na ziemi. Możesz być uratowany z przeżywania od piątku do piątku. Możesz być uratowany ze wszystkich swoich jazd w głowie. Możesz być uratowany z nieprzebaczenia, z odrzucenia, z poniżenia, ze wszystkiego, cokolwiek Cię dzisiaj przygniata na tym świecie. Możesz być od tego uratowany. Możesz mieć miłość w środku, możesz być zaspokojony, a nie pusty jak bęben turecki. Możesz mieć sens życia, możesz wiedzieć, że idziesz do nieba, jeśli zawołasz Jego imienia nad sobą. Jeśli rzeczywiście zechcesz poznać tego Boga osobiście, będziesz żyć, bo teraz Twoje funkcjonowanie psychofizyczne na tym świecie jest tylko i wyłącznie formą przeżycia aż do śmierci. Ale śmierć nie jest końcem. Śmierć, kochani, biologiczna śmierć nie jest końcem. Jesteś istotą wieczną. Zostałeś zaprojektowany przez wiecznego Boga jako wieczna istota, wieczna duchowa istota, która posiada duszę, czyli psychikę. I Twoja świadomość się nie skończy w momencie, kiedy Twoje ciało umrze. Będziesz żyć wiecznie. I teraz pytanie, gdzie będziesz żyć? Czy będziesz żyć z Bogiem? Czy będziesz żyć pełnią? Czy będziesz żyć w otoczeniu miłości, bezpieczeństwa i zaspokojenia? Czy będziesz żyć z tym wiecznym niedostatkiem, pustką i uciskiem, który masz teraz w sobie? Krzyczysz Awe Szatan, ale On jest pokonany. To jest pokonana istota. To jest stworzenie, które sprzeciwiło się Bogu i które zostało pokonane przez Jezusa Chrystusa w momencie, kiedy Jezus wziął na siebie całą winę i całą karę, a potem zmartwychwstał w ciele. Diabeł jest pokonany i każdy, kto z nim trzyma, to trzyma z pokonanym.
trzyma z tym, którego przeznaczeniem jest jezioro ogniste, którego przeznaczeniem jest piekło. I diabeł jest zainteresowany tym, żeby każdego człowieka pociągnąć za sobą. Używa wielu środków, ale prawda jest jedna. Jezus jest prawdą. Jeżeli złapiesz się prawdy, jeżeli będziesz szukał prawdy, jeżeli zawołasz do Boga, jakkolwiek Go pojmujesz dzisiaj, o prawdę, o poznanie prawdy, to ją znajdziesz, ponieważ Boże Słowo mówi, że ci, którzy szukają, ci znajdują. Jeśli rzeczywiście szukasz prawdy, jeśli rzeczywiście jesteś szczerym człowiekiem, który jest w ogóle wyczulony na hipokryzję, który nie godzi się na płciznę w swoim życiu, zawołaj o prawdę, zawołaj do tego Boga, że chcesz Go poznać takim, jakim On jest naprawdę, bo to nie jest bajka, to nie jest bajka. 22 lata temu narodziłam się na nowo, dostałam nowe życie. Kiedy spotkałam się z Jezusem, On mi nie wyrzucił żadnego grzechu, ponieważ Bóg rozprawił się z grzechem, z każdym błędem człowieka. Jego nie interesuje to, co ty dzisiaj robisz. Nie interesuje Go to. Nie interesuje Go to, czy zdradzasz, czy pijesz, czy ćpasz. W ogóle Go to nie interesuje. On to wszystko złamał na krzyżu, na własnym ciele to poniósł i za to poniósł karę śmierci. Dlatego możesz dzisiaj do Niego przyjść. Możesz przyjść, możesz zawołać do Jezusa, bo On nie liczy ci grzechów.